wtorek, 28 listopada, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Skrobanie szyb, odgarnianie śniegu i czekanie, aż w samochodzie zrobi się ciepło, a później w drogę, do szkoły albo pracy. Wtorkowy poranek nie był łatwy dla większości kierowców w regionie. Prognozy synoptyków się sprawdziły. Sytuacja na drogach jest trudna, choć najważniejsze trasy w regionie są czarne i przejezdne. Paweł Jędrusik. Choć mamy już 29 listopada, to po raz kolejny trzeba powiedzieć, że zima znowu zaskoczyła kierowców. A taki widok dzisiaj rano był niemal na każdym osiedlu. I choć śnieg w tym sezonie nikogo już nie dziwi, to chyba pierwszy tak poważny jego opad. Poranek nie był łatwy. Tak, jak widać. A te warunki na drodze jak wyglądają na pierwszy rzut oka? Nie wiem, jeszcze nie wyjechałam. Wczoraj tak nie wyglądały na pewno. Ja bardzo lubię śnieg, nie narzekam. A drogi? Widziała już pani w jakim sensie? Jeszcze nie, także czekam. Liczę na dobre opony zimowe. Ale mimo, że większość dróg w regionie była rano przejezdna, to podróż do pracy nie należała do łatwych. To dla przykładu droga z Jaworzna do Katowic. Choć auta nie stały w miejscu, to podróż wydłużała się. Korki były rano przerąbane na DTS-ce w dwie strony. A rano jest zawsze do 8 do centrum, jest koniec świata. Najgorsze jest, to wszystko leci na szyby, na auto. Jak jest zmrożone, to może coś narobić. Nie? W miastach w regionie w teren wyjechały już piaskarki i pługi. W Katowicach prace drogowców obrazują liczbami. Prawie 20 pojazdów, około 60 osób pracowało przy usuwaniu tych zimowych niedogodności. Zużyliśmy już 180 ton soli i przejechaliśmy ponad 2000 km. I choć ataku zimy można było się spodziewać, to nie wszyscy jechali ostrożnie. Tylko do godziny 10 rano policja odnotowała 100 zdarzeń drogowych. Pamiętajmy o tym, że jeżeli znajdujemy się na terenie obszaru zabudowanego, gdzie dopuszczalna prędkość to 50 km na godzinę, to nikt nie każe nam jechać z tą prędkością. Jedziemy z taką prędkością, która pozwoli nam zapewnić panowanie nad pojazdem. I niestety z takimi warunkami przyjdzie nam się zmagać przez najbliższe kilka miesięcy. Ale nie tylko my z tego powodu ubolewamy. Sosnowiec mówi o wielkiej awarii turbiny w elektrociepłowni Będzin. Producent ciepła przyznaje, że awaria wystąpiła, jednak nie dotyczyła turbiny i bezpośrednio nie wpłynęła na brak ciepła w wielu mieszkaniach w mieście. Wczoraj mieszkańcy Sosnowca informowali w mediach społecznościowych, gdzie brak ciepła i ciepłej wody doskwierał najbardziej. Niektórzy z nich twierdzą, że od jakiegoś czasu sytuacja powtarza się regularnie. Fatima Orlińska. We wtorek sytuacja zdawała się być już opanowana, choć w sieci mieszkańcy jeszcze niektórych dzielnic wciąż skarżyli się na letnią wodę i niską temperaturę w mieszkaniach. Ci, z którymi udało się nam dziś porozmawiać, przyznali, że w weekend faktycznie problem występował, co z uwagi na pierwsze mrozy było problematyczne. Jak się jednak okazuje, nie u wszystkich awaria była odczuwalna. W piątek było wszystko ok, w sobotę rano też było ok. Ja wyjechałam na działkę, wróciłam wieczorem i wtedy się dopiero okazało, że... Ale to tak, woda ciepła była, tylko była nie gorąca i ogrzewanie też było zmniejszone. Były troszeczkę mniej gorące, ale ciepło było. Ale kiedy to było, to mniej? Wczoraj. Bardzo straszne nie, ale było odczuwalne i w placówkach oświatowych też to jest odczuwalne. Jest, czyli do dzisiaj to występuje, tak? Znaczy się powiem tak, było na pewno do wczoraj odczuwalne, bo ja pracuję w placówce oświatowej, więc do 22 było zimno na budynku szkolnym. Wczoraj brak wody od rana ciepłej i też brak ogrzewania. A jak to dzisiaj wygląda? Dzisiaj już jest w porządku. Jest ciepła woda, ogrzewanie też jest włączone. Pierwsze sygnały o niedogodnościach zaczęły spływać do prezydenta miasta jeszcze w sobotę, który poinformował w swoich mediach społecznościowych o awarii turbiny. Spółka tę informację zdementowała, tłumacząc przy tym, że jest producentem, a nie dostawcą ciepła do mieszkań sosnowiczan. Przedstawiciel zarządu elektrociepłowni Będzin potwierdził natomiast wystąpienie awarii kotła parowego, do której miało dojść w poniedziałek po południu. W związku z czym dostawy ciepła jeszcze w poniedziałek przejęli w całości lokalni operatorzy, w tym m.in. Tauron. Informacja podana przez miasto, która była wczoraj publikowana bodajże na mediach społecznościowych prezydenta Sosnowca, to jest komunikat, który my podaliśmy bezpośrednio. Z jakiegoś powodu... Nie wiem, czy celowo, czy niecelowo została w ogóle pomylona cała konstrukcja tego, no bo my jesteśmy producentem ciepła i my odpowiadamy tak naprawdę za dostarczenie ciepła do sieci, ale my nie mamy wpływu na to, gdzie to ciepło idzie i jakby jak jest dystrybuowane. My nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć mieszkańcom na pytanie, gdzie i na jakiej ulicy jest lub nie ma tego ciepła.
Jak dodaje przedstawiciel elektrociepłowni, awaria, która wystąpiła w poniedziałek, nie mogła więc mieć wpływu na to, co dzieje się od wczorajszego wieczora do dziś włącznie. Mówiąc o skutkach awarii, wskazuje się na ciąg przyczynowo-skutkowy, a sam kocioł parowy jest aktualnie naprawiany i wszystko wskazuje, że do końca tygodnia problem ze strony spółki zostanie rozwiązany. Miasto z kolei zapewnia, że w związku z przejęciem dostaw ciepła przez Tauron wszyscy powinni mieć kaloryfery ciepłe. Nie w każdej części naszego miasta uda się to ciepło dostarczyć tak 1:1. W niektórych miejscach te skoki temperatury mogą się pojawić. Tym niemniej dzięki działaniu Tauronu Ciepło mieszkańcy tych części naszego miasta, gdzie te problemy były największe, mają z powrotem ciepło, acz nie uda się w każdym miejscu zapewnić go na takim samym poziomie. Docelowo za ciepło w niektórych częściach naszego miasta odpowiada, za produkcję ciepła odpowiada elektrociepłownia Będzin, no i czekam na przywrócenie tych dostaw. Jak przekazało miasto, największe utrudnienia dotknęły mieszkańców Sielca i osiedla Piastów, gdzie elektrociepłownia Będzin odpowiada za dostawy nie tylko ciepła, ale i podgrzewanie bieżącej wody. W pożarze, który późnym popołudniem w poniedziałek wybuchł na poddaszu kamienicy przy ulicy Księdza Knosały w Zabrzu, zginęła jedna osoba. Strażacy znaleźli w pogorzelisku nadpalone ciało. To nie jedyne tego typu wydarzenie w ciągu ostatniej doby w regionie. Karolina Komada. W poniedziałkowy wieczór w Zabrzu Kończycach w mieszkaniu na poddaszu pojawił się ogień. Na miejsce wysłano 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i jedną jednostkę OSP. Otrzymaliśmy informację, że w tym mieszkaniu może znajdować się lokator. Natychmiast przystąpiono do działań ratowniczych. Podano prąd wody po klatce schodowej oraz przez okno z zewnątrz. Również prowadzone były prace poszukiwawcze tej osoby. Po ugaszeniu i opanowaniu całego pożaru odnaleźliśmy w jednym z pomieszczeń zwłoki kobiety. Prawdopodobieństwo zdarzenia było zaprószenie ognia. Ale dokładna przyczyna zostanie potwierdzona po zakończonym śledztwie. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o wyłączeniu obiektu z użytku. Pozostałych 5 lokatorów zostało przewiezionych do lokali zastępczych. To nie jedyne tego typu zdarzenie w regionie w ciągu ostatnich kilku dni. Pożarów w weekend w budynkach mieszkalnych Straż Pożarna w Województwie Śląskim odnotowała około 30. Śmierć poniosła tylko w weekend jedna osoba, natomiast od początku roku w sumie w budynkach mieszkalnych doszło do prawie ponad 2600 pożarów, w których śmierć poniosło 28 osób. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, to niestety tutaj przede wszystkim są to pożary spowodowane niedrożnością przewodów kominowych, czyli po prostu pożary sadzy w kominach. Ten wypadek śmiertelny, który był ostatnio w weekend w gminie Rędziny, to z kolei związany był, no, można powiedzieć, z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń grzewczych. Do zdarzenia doszło w kotłowni domu jednorodzinnego, gdzie zginął 70-letni mężczyzna. Dlatego Straż Pożarna apeluje o przeglądy i konserwację urządzeń grzewczych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Grupa mysłowiczanek i uczniów z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mysłowicach zaangażowali się w charytatywną akcję szycia ozdób świątecznych. Powstają z filcu, wełny i ścinków polaru, a następnie są sprzedawane na jarmarkach świątecznych czy kiermaszach. I tak już od 2017 roku, aby wesprzeć Fundację Iskierka oraz Hospicjum Cordis. Zebrane pieniądze są przeznaczane na bieżące potrzeby czy na zorganizowanie podopiecznym świąt. Karolina Komada. Szycie na miarę czy umiejętności krawieckie tu nie obowiązują. Potrzebny jest uśmiech i otwarte serce. Kilkanaście mysłowiczanek i nie tylko co roku spotyka się, by wspólnie szyć ozdoby świąteczne. Pomysł po prostu narodził się w moim sercu i zaproponowałam dziewczynom takie spotkania. No i pierwszy raz w 2017 roku spotkałyśmy się na takie wspólne szycie i bardzo się to wszystkim spodobało i od tej pory robimy to cyklicznie. Każdego roku w listopadzie spotykamy się, aby wspólnie coś poszyć. W tym roku wspólnie szyją z filcu, wełny i innych skrawków materiałów, tak aby powstały serca i aniołki. Te ostatnie trafiają do Fundacji Iskierka, która wspiera dzieci chore onkologicznie. Ozdoby są sprzedawane na kiermaszach i jarmarkach świątecznych, a fundusze są wykorzystywane, by pomóc. Od zeszłego roku mysłowiczanki szyją też dla katowickiego Hospicjum Cordis.
możemy przekazać w darze naszym podopiecznym, na przykład w opiece domowej. One sprawiają wiele radości, można gdzieś zawiesić, można choinkę udekorować. I w naszym hospicjum też pozostają dość duże ilości, gdzie my też choinki nimi zdobimy. Ale bardzo często wspieramy też nasze jarmarki, jakieś festyny przedświąteczne. Te serduszka są po prostu nabywane przez naszych darczyńców i z tego mamy pieniążki, które przede wszystkim pomagają nam w przygotowaniu takich pięknych, godnych świąt dla naszych podopiecznych. W charytatywną akcję szycia zaangażowało się też pierwsze liceum ogólnokształcące w Mysłowicach. W nowo otwartej piwnicy artystycznej spotkały się panie z różnych środowisk. To jest przede wszystkim coś, co łączy. To są akcje, które budują poczucie wspólnoty, że jak coś się dzieje, którejś z nas, albo wiemy, że możemy komuś pomóc, to jakoś tak wystarczą być może jeden czy dwa telefony i to już zaczyna nabierać kolorów. Ale to dzięki temu, że naprawdę są tu fantastyczne kobiety w bardzo różnym wieku, jak podkreśliłam, z różnych miejsc, bo jakby znajdujące się tutaj, a mimo to we wspólnym celu gdzieś tam się jednoczymy. I w ten wspólny cel ma się też zaangażować młodzież. Na przedświątecznych zajęciach uczniowie też będą szyli takie serduszka. Robótki ręczne, zaangażowanie się w coś twórczego bardzo dobrze działa antystresowo, antydepresyjnie i profilaktycznie. To widać też po naszych uczniach. W tym roku zaczęliśmy właśnie uczyć się szydełkowania oprócz szycia i nawet na przerwach przychodzą do mojego gabinetu oraz do biblioteki do pani Kai i uczą się bardzo prostego wzoru szydełkowego. Niepotrzebne są zdolności artystyczne, wystarczy igła, nitka i chęć niesienia pomocy. To nie rap z katowickich blokowisk czy ulicy, ale prosto z kopalni. Andrzej Garwiańczyk, który na co dzień pracuje w kopalni redutowej, postanowił nagrać utwór, w którym rapuje m.in. o bieżącej sytuacji w górnictwie. Bo na co dzień jest górnikiem, a po pracy raperem. Paweł Jędrusik. Andrzej Gardiańczyk rapem zajmuje się dłużej niż pracuje na kopalni. Tam ciężko robią, krajobraz zmienia się, bo wszystko chcą zamykać. Pracuje jako maszynista wyciągowy w kopalni redutowy. W wolnych chwilach lubi poświęcać się swojej pasji, muzyce. Wówczas występuje pod pseudonimem Guardian. Właśnie powstał klip do utworu Kopalnia. Ja pochodzę z redutów i na starych fotografiach czy gdzieś zawsze była ta kopalnia. I mi jest szkoda po prostu i myślę, że wielu Ślązakom jest przykro, jak te wieże szybowe zaczynają się tracić z naszego regionu, z naszego krajobrazu. Ja chciałem upamiętnić to, że jeszcze tu coś jest, że te koła linowe, że ta kopalnia jest czynna po prostu. Bo to właśnie w kopalni w Redutowach powstawał teledysk do utworu Kopalnia. Jak pokazuje historia, górnictwo często inspirowało artystów, nie tylko muzyków. Ponieważ górnictwo zawsze było silnie wpisane w tożsamość naszego regionu, w to, co tutaj się dzieje, w to, czym żyją ludzie, to sztuka zawsze traktowała też o kopalniach. Andrzej Gardiańczyk to nie jedyny pracownik kopalni Polskiej Grupy Górniczej, który może się pochwalić swoim talentem. Wśród pracowników Polskiej Grupy Górniczej są mistrzowie wschodnich sztuk walki, są biegacze, są maratończycy, mamy siłaczy, mamy artystów, jest nawet poeta, jest także rozchwytywany w krajach Azji DJ Moreno. Guardian rapował już nie tylko o kopalni. Jeden ze swoich utworów zadedykował znanemu ratownikowi Borkosiowi. Maszyna wyciągowa znów przejeżdża cały cykl i uwierzcie, że jest dobrze, gdy te liny idą w szyb. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.